powróćmy do filmu. Na pewno wiele osób zastanawia się, czy on będzie dystrybuowany na świecie. Na to pytanie nie mogę odpowiedzieć. Oczywiście bardzo bym chciała. Wiem, że są prowadzone rozmowy z dużymi międzynarodowymi platformami streamingowymi. Zobaczymy. Na razie bardziej to o to trzeba pytać producentów. Na razie bardzo się cieszymy z polskiej premiery i przede wszystkim bardzo zapraszamy Państwa do kina, widzów do kina, bo niestety no wszyscy wiemy, że trochę po tej pandemii ludzie do kin nie wrócili, co jest bardzo przykre i smutne. Ja wiem, że macie mnóstwo świetnych seriali na Netflixie i na innych platformach, ale jednak co film, to film. To jest wyjście, to jest właśnie randka z kim kogo kochasz, albo z przyjaciółkami. To jest przede wszystkim wspólne przeżycie czegoś. Nie zapominajmy o tym, nie pozbawiajmy się tego. No i zachęcam bardzo, żebyście przychodzili na filmy, oczywiście na ten film, ale też i na inne filmy, szczególnie polskie, bo jeżeli tak dalej będzie, no my nie będziemy mieli za co tych filmów dla was robić, więc musicie nas ratować. A my się wam za to w zamian staramy robić jak najlepszą rozrywkę, jak najlepsze filmy, które przyniosą wam wiele, wiele radości. I mam nadzieję, że ten film przyniesie wam wiele radości, uśmiechu i zarówno film, jak i piosenka właśnie w te zimowe, jesienno-zimowe wieczory was pocieszy po prostu. Powrócę jeszcze do głównego tematu odnośnie dystrybucji. Wiem, że to nie pytanie do pani, ale czy wyłącza pani rynek rosyjski? Słuchaj, ja, jeżeli chodzi o film Dziewczyny z Dubaju, ja zupełnie chciałam powiedzieć, że ja umywam ręce i tym się w ogóle... Ja naprawdę nie chciałabym, żeby moje filmy były w tej chwili pokazywane na rynku rosyjskim, bo tak jak wszyscy, no nie chciałabym ani z tego, żeby ktoś miał profity i tak dalej, bo jest to wykorzystywanie takiej, a nie innej sytuacji, ale to jest moja prywatna opinia. Ja mimo wszystko jestem wynajętym reżyserem do zrobienia filmu i te decyzje należą do producentów, ale myślę, że tutaj raczej tak się nie stanie. Dziewczyny z Dubaju przez długi czas w tej chwili są już od ponad miesiąca w kinach amerykańskich pokazywane i o tym się mówi dużo mniej. Chciałabym, żebyśmy zmienili tą narrację, mówić o tym, co jest pozytywne. Okej, a rynek amerykański czy rosyjski jest bardziej dochodowy, jak pani myśli? Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia zielonego. Myślę, że... Zastanawiam się, dlaczego pchać tam filmy. Jaki jest powód tego wszystkiego, znając sytuację, co tam się dzieje? Nie wiem, naprawdę to nie jest pytanie do mnie, tylko do mojego producenta. Dobrze, gratuluję filmu. Dzięki. I czekam na seans. Dziękuję bardzo.